Cześć kochani, z tej strony Scarlett. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pomołek. Dzisiaj już jest rozgrywka, ponieważ tak jak mówiłam tydzień temu, tam ta cutscena była dosyć taka intensywna w emocje i jeżeli zrobiłabym odcinek, to po prostu wydawało mi się, że całe te emocje były umarły. Natomiast dzisiejsza cutscena była zdecydowanie luźniejsza i wprawdzie trochę się dowiedzieliście na temat niektórych spraw, zauważyliście na pewno, że bracia Anderan zaczęli ze sobą trochę rozmawiać. Jeszcze tutaj nie można mówić o jakichś głębszych relacjach i o tym, że się dogadali. Natomiast zaczęli ze sobą rozmawiać w miarę normalnie, czyli jakby budować zdania, a nie odpowiadać sobie półsłówkami w lekkim zażenowaniu i takiej niewiedzy, jak w ogóle dalej potoczyć całą rozmowę. Także Dante się stara. Dante się stara na prośbę swojej dziewczyny Oliwii. Natomiast my sobie przejdziemy do służb Sima. Nie wiem czemu często mi pokazuje na miniaturach Simów bez... Ej, gwiazdy moje, mamy nowe stroje, które chciałabym wam pokazać, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałabym sprawdzić, jeżeli chodzi o Vi i jego tatuaże. Bo chciałabym, żeby on miał je zdecydowanie mocniejsze, bo wydaje mi się, że te są za słabe, te ciemne takie. Wprawdzie tutaj są aż może zanadto intensywne, ale będą lepiej widoczne w trakcie rozgrywki. Natomiast dobra, to zostawiamy i przechodzimy do stroju, który mu skonstruowałam. Jest to czarny golfik i czarne spodnie, ale dlatego tak, ponieważ dużo osób mi pisało, że bardzo lubią Vi właśnie w takim wydaniu, dlatego dostał taki, a nie inny strój. Natomiast jeżeli chodzi o Dantego, to tutaj wam nie pokazywałam dokładnie, ale on ma taki swój dresik. Powinien mieć do tego dresika skarpetki białe, bo takie też mu ustawiłam. Natomiast pozostałe stroje w jego wypadku chyba się nie zmieniły, wyglądają jak wyglądały, takie bardziej na sportowo, na luźno. Tutaj jego główny strój oczywiście na razie zostanie. I zmieniła mu cechę. Został perfekcjonistą. Myślę, że bardziej to do niego pasuje niż ta poprzednia. Oliwka też zaznała delikatnej zmiany, mianowicie ubrałam ją w taką bluzkę i spódnicę, bo uważam, że bardzo to do niej pasuje, ale z racji tego, że cutscena się skończyła, już jej nie nagrywam, mogę dać jej takie normalne, eleganckie obuwie, ponieważ chciałabym, żeby ona sobie mogła już w tym stroju normalnie funkcjonować. Tylko czekajcie, czekajcie, które? No chyba te jej damy, bo te są takie najbardziej optymalne. Oliwka jest taką elegantką, ale to już chyba widzicie, ona tak przykłada wagę do takiego stroju, no ale też jest właśnie w takim klimacie. Także nasza Oliwka
spięte włosy tutaj, ale wydaje mi się, że naprawdę prezentuje się całkiem fajnie. Pozostałe stroje są... chyba normalne, chyba nic tutaj takiego szczególnego. No ten na ciepłą pogodę nigdy go nie robię, bo nigdy go nie używam, więc nie uważam, żeby to było jakieś istotne. A reszta jest naprawdę całkiem spoko. Także tak, a pan V, czy on jeszcze coś ma? Chyba nie. Ja mam trochę takie rozdwojenie, jak nagrywam cutsceny i w ogóle, bo czasami robię stroje tylko i wyłącznie jakby na potrzebę cutsceny. A, jeszcze jest jeden strój V, właśnie ten. Tego też nie widzieliście. Tam taki sweterek, szelki i spodnie, bo myślę, że też to wygląda całkiem fajnie. Także potwierdzam. Jeżeli będziecie słyszeć jakieś takie dźwięki w tle, to jest to pad, ponieważ siedzę sobie tutaj z Damiankiem akurat, on sobie pogrywa, więc wiecie, możecie słyszeć coś w tle delikatnie. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o takie ogarnianie. Wchodzimy do naszej rodziny, bo oni teraz aktualnie mieszkają razem. I są pewne rzeczy, które musimy załatwić, bo jak wiecie, Dante miał teraz przerwę od swojej edukacji, ale musimy go zapisać na kolejny semestr. I tutaj mam pewne problemy, bo on już nie mieszka z Miją, więc nie wiem, jak to będzie ze studiowaniem Mii. W sensie ją też zapiszemy na kontynuację, ale może to być lekko problematyczne, żeby uciągnąć studia dla dwóch Simów. No widzę, że są wszyscy porozstawiani tak, jak byli w cutscenie, bo tutaj Oliwka grała na tym swoim instrumencie, to że da. Od razu wiadomo, co robiłam. Dobra, Dante, miałeś iść do dziekanatu, więc lecimy do dziekanatu z tobą, czyli tak naprawdę lecimy tu i zapisz się na kolejny semestr. Jeden kurs, nie, myślę, że trzy kursy. Nie, no może dwa kursy. Albo trzy, dwa? Może trzy, na koniec zostawimy dwa. Brak kursu opcjonalnego, myślę, że tak, bo jest nam niepotrzebny. I zostajemy u siebie w domu. I potwierdzamy. Zapłaciliśmy. Oliwka, dni do końca semestru nie rozpoczęte. Ty masz dalej... Kurde. To ty jeszcze masz nieukończone aż tak? Dramatycznie. A wy musisz iść do roboty, bo pieniędzy nie ma. Taki bogaty. I w ogóle, a tutaj jest dramat. Nie wiem, ile on zarobi sobie w takim barze. Możemy się wybrać właściwie. No bo ty, Dante, i tak masz chyba spokój. Nie, Dante jest zmęczony. Dante, idziesz spać. Oliwka tutaj chwilę z nami pomieszka. To dobra, wy idziecie spać, a my idziemy z Wii o 9 rano do pracy. Fenomenalne, nie? Tylko do którego baru? Ale ten bar to chyba jest taki... nie bardzo. Coś nie podoba mi się. W ogóle ta knajpa jest taka jakaś średnia, tak mi się wydaje. Ja bym chciała jakiś taki fajniejszy bar. O, na przykład ten. Ten jest taki fajny, duży. I dodamy do tego jakieś... krzesła. Fajne. Muszę coś fajniejszego znaleźć. W ogóle to taka dupa trochę widzę wyglądowo. W sensie nie, że jest jakiś taki zły, ale już jest stary. Już tyle DLC doszło, że można byłoby trochę rozwinąć się w tym temacie. Włącz aurę emocjonalną, przyrządź przygody, ćwicz, zajmuj się barem. Czy dostanę za to jakieś pieniądze? Czy nie? W ogóle tak myślałam, żeby go zapisać do roboty. Jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że jest barmanem. Żeby jakoś go też rozwijać, bo nie chcę go tak zostawić bez sensu. Tylko wtedy... znajdź pracę dorywcze. Nie wiem, czy to miałoby być prace dorywcze. Czy bardziej taka praca jako kucharz? To jest pytanie zastanawiające. Tutaj mamy tylko i wyłącznie te prace takie irytujące dla mnie osobiście. Ja z nich nie korzystam, nie wiem jak wy. Ale taka zwykła praca, znaczy irytujące. Nie przydają mi się na razie do cutsceny, ale może tam w przyszłości coś z tego więcej wyciągniemy. Ćwicz sztuczki barowe. Biznesmen, ekolog, edukator, bo tak myślę, że ten kuchmistrz byłby dla niego dobry. Kucharz i miksolog, właśnie w ten sposób pójście w miksologię.
Myślę, że to byłoby dobre i przy okazji on by się jakoś rozwijał, później jakby miał... ćwicz przygotowywanie drinków. Później jakby miał swoje życie, ewentualnie jakieś, to przynajmniej miałby jakąś taką karierę bardziej rozwiniętą, bo to, że w domyśle on jest barmanem, to my wiemy. Umiejętności jakieś swoje mam. Natomiast też nie chcę mu wiecznie kodów wpisywać. No dajmy autentyczności. Jak się czujesz? Ty śpisz? W ogóle śpisz. A ty co robisz? Aha, ty też śpisz. Wszyscy chcą z nim rozmawiać. Czy ja się nie dziwię? Też bym chciała. Ćwicz przygotowywanie drinków. Przecież on ćwiczy. Czy to muszę u siebie w domu ćwiczyć? Aha, muszę to u siebie w domu ćwiczyć. No, że fajnie, no. To sobie posiedzieliśmy w tym barze? Uhuhu, coś to się nie działo. Widzę, dziecinko ty moja, czemu ten gość u nas siedzi cały czas, co w ogóle od nas chcesz? Ćwicz przygotowywanie drinków, oliwka. Oliwka, oliwka, ty może też iść spać? Ty w ogóle możesz tam iść spać? Czemu nie możesz? Co jest? Nie możesz tu podejść? Możesz, tu nie możesz podejść? Nie możesz, ale to przez tą lampę pewnie. Bo przez co innego, jak jest jakiś problem, to zawsze to lampy wina. Czekajcie. Move object na ratunek jak zawsze i przesuniemy to tu. O, tak właśnie, tak. Czy teraz, Oliwko, będziesz w stanie położyć się obok swego chłopa? O, jesteś, dobra. Czyli wina była lampy, jak zawsze. Dante, ty też idź spać, bo jesteś zmęczony, więc ty masz tutaj siedzieć. Konkurs, zadanie botów. Organizuję właśnie konkurs, zadanie botów na rodziców Foxberry. Nie, i tak nie pójdziemy, bo on jest zmęczony. Więc fajnie by było iść, ale on jak zwykle musi mieć nastrój z tyłka, że tak powiem. Bo on zawsze ma w tej serii taki nastrój. Przygotowywanie, ale to czekaj, to ty masz przyrządzić drinka po prostu? Bo nie rozumiem. Aha, dobra, czyli nie ćwicz przygotowywanie drinków, tylko co teraz odwaliłeś? Jezu, i czekaj! Stary, przecież Lucek drze się! Chodź! Zaraz cię zeżreć coś, a właściwie powinien cię zeżreć, bo ty w ogóle nieodpowiedzialny jesteś jak cholera. Lubię cię, Vi, ale wiesz co? Kot ci miałczy, a ty co? Nie, to wcale nie moja wina, to jest jego wina. Lucek! Do nogi. Lucek, nie wychodź. Nie chcę, Lucek, żebyś wychodził. Zablokuj drzwi dla wszystkie koty. Lucek! Gdzie ty uciekasz? Fuck, ja nie chcę mieć wychodzącego kota. Czekaj, Vi. Wpuść twu domownicy, wpuść służba, czyli Dantego. Odblokuj. Vi, chodź tu. Rusz swą tyłkownicę. Podejdź tu. Wołaj kota. Lucek, chodź tu do nogi. Lucjan. O, no chodź, 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 chodź do nas, chodź. Lucek, nie bój się. Vi, bo cię kot nie słucha. Widać, że to miał być Elaine. A nie twój. O, i robimy zablokuj drzwi dla... wszystkie koty. Koniec, Lucek, imprezy na zewnątrz. Już się szlajał jak twój właściciel. Pogłaszcz. Ale Lucian jest jakiś taki średnio szczęśliwy. W ogóle Petuśkę wypadałoby też wziąć. Przybrać, chciałam powiedzieć. No, no i właśnie, no i to jest szczęśliwy Lucek. Właśnie, Vivi, gdzieś tak się kotem trzeba zajmować, a nie. Jak mówiłam, co złego to nie ja. Idź sobie przygotuj drinka. Ale bardziej ulubionego, ale ty chyba wino pijesz. Właściwie nawet nie wiem, jakie on ma ulubione, bo wino miał Dante. A ty masz co? Co ty masz? Też wino? Boże! Anderandzi są nudni. Wypij to. Dancinko! Słodzinko! No rusz tyłeczek. Słodzinko moje, Dancinko. Skorzystaj.
Może z bratem trochę pogadasz? Czy coś? Wyrzuć to z siebie. O, możesz wyrzucić to z siebie. Karaluchy w mieszkaniu. Widz, co za syf masz? Jak można te karaluchy zgłosić? Prace dorywcze, umiejętności praktycznych. Czy gdzieś w skrzynce? W skrzynce nie. W ogóle ile ci się tutaj ludzi wi zrobiło. Liczę, że jak wyjdzie to nowe DLC, to będę mieć przemeblowanie w domu Dantego. O cholera, chciałam powiedzieć o chodzi, ale nie będę przeklinać. A takiego przywitania też nie widziałam. Wykrzyczy zakazane słowa Glutowi. Zachęcaj do biegania nago. To było takie trochę w temacie, ale... W sensie w klimacie wi, ale nie, no nie, no nie, nie będziemy aż tacy wredni. Paroduj, rób zabawne minę. To jest takie trochę przerażające ich tak oglądać. Chodź tutaj. Do nich, Oliwka. Też skorzystaj. Ale kurde, no jak ja mam wezwać? Czy to w ustawieniach? Boże, w usługach jest? To powinno być w usługach. Ja nie mieszkam na mieszkaniach. No właśnie, wiem. No właśnie. Sikająca dziewczyna, dramat. Gosposia, złota rączka, służba, adoptuj dziecko. No na pewno adoptuj psa, oddaj zwierzaka, masażysta, niania. Gdzie jest ten dziad te karaluchy by załatwił, bo... Nie wiem jak. Wy na pewno wiecie, bo wy mieszkaliście w tych mieszkaniach na stówę. To nie jesteście tacy jak ja, nieogarnięci w tych tematach mieszkaniowych. Ale co, gdzieś w telefonie by to było? Może? Może? Wynajmij usługi, wędkarstwo, nie wyrzuć... Wrzuć zwierzaka, znowu wyrzuć. Czemu ja jeszcze to wyrzuć czytam? Zrób zdjęcie. Wynajmij usługi. Umiejętności praktycznych, porzuć pracę. Oddziel się do rodziny, weź urlop, podróżuj. No to tak właściwie nic. Właściwie nic konkretnego. Chodź, kucharko, zrobisz swoim dzieciom jedzenie. Wyrzuć zepsute. I wystawny posiłek? Nie, no nie, nie będziemy robić wystawnego, ale... gotuj. Co tym ciekawego możesz zrobić? Piorne ciastka, kanapka z bekonem? Coś takiego, wiesz... Z klimatem, żeby było... wow, wi... Kulerz obozowy, kule biegowocowy, karb błotny, pieczeń z koroną. Nie no, karpia błotnego niech zjedzą. Niech znają łaska pana. Jezus, jakie głupie żarty mam. Nie no, ale serio, oni tutaj siedzą i... czy chcesz do niej przyjść na chwilę? Nie wiem, my jesteśmy w stanie wojny na razie, sorry laska. Pewnie wszyscy fani mi teraz są na mnie wściekli po tej kascenie. Pozdrawiam. Kontynuuj pisanie gry. Ale na razie, no, w tej sekundzie Mia się nie pojawi, natomiast pewnie się pojawi za tydzień, ale nie żebym wam robił jakieś spoilery odnośnie pomyłeczek. No nie wiem, co z Oliwką. Kiedy, Oliwka, zaczynasz te studia? Czy ja nie powinnam... Bo ja jej robiłam jakąś przerwę, ale przecież chyba już... Nie, no dobrze, dobrze. No, dobrze jest. Więc się tutaj wykąp. Kąpiel z bąbelkami sobie weź. Dante. Masz karaluchy w pokoju. Nie sprzątasz, to jest syf. Nie no, ja się chyba będę musiała wnieść z tego mieszkania, bo mnie denerwuje. Myślałam, że to będzie urocze, ale jednak... Lucek za właścicielem. W sensie, przykład właściciela bierze.
Jezu, mi się ciężko mówi. Fuck. Nie wiem, odzwyczaiłem się. A cóż to tak ładnie pachnie? A idź, sio. Lucjanie. Możesz mu dać jedzenie? Rybka dla ludzka. Ej, uwielbiam ludzka. Nie chcę nic mówić, ale naprawdę Lucek jest chyba moją ulubioną postacią. Obok Petuni, rzecz jasna. Lucian, chodź. Dante, dlaczego to podeptałeś? Idźcie wysiusiać, masz już zwolniony kibelek. Idź od nas. Nie, nie chcemy, żebyś nam przeszkadzała. Chcemy, żebyś nam dała żyć. Dobra, Dancino. Ej! Hej! Zaproponuj przyjaźń, pochwal. Wygłoś kazanie. I wygłoś kazanie. Nie mów mi jak żyć. Nie jesteś moją matką, ludki mem. Stary jak świat. Lucek. Konwersacja się skończyła. Jezus, ja dzisiaj ten odcinek powinienem nazwać Lucek. Lucek Anderant. Gorszy niż bracia razem wzięci. Schowamy rybkę. Masz jakiś buziaczek? Pochwal szczerze. Znaczy, że skaczę po blatach, to mi nie przeszkadza, ale fajnie by było, gdyby nie żar tego jedzenia. Flirtuj. Ewi. Ulubionego drinka sobie przyrządź. Ty spełnisz aspiracje chyba teraz. 10 drinków, a przy okazji będziemy mieć... Właśnie. 100%. I teraz co jest? Przygotuj 3 drinki podczas jednego wydarzenia towarzyskiego. Wybierz ścieżkę miksologa kariery kulinarnej. No to raczej wybierzemy miksologa. 7 poziom umiejętności miksologii. Czyli ty jeszcze nie jesteś jakiś taki obeznany w temacie, więc będziesz ćwiczyć sobie sztuczki barowe. Czy idziesz do brata? Dajcie mi znać, co ja mogę z tymi karaluchami zrobić, bo ja nie bardzo wiem. Może ludzka da się nasłać na to? Czy Lucek to zbyt leniwa była, żeby to w ogóle ogarnąć? Cholera wie tego ludzka. Popraw humor. Barabara w szafie garderobianej. Poproś, zostanie dziewczyną. O, widzisz, no możesz właśnie tak to zrobić, bo jakby już jesteście parą, więc wypadałoby tak oficjalnie po simowemu ją poprosić. Chiba? Aga! Jezu. Postanowienie wypełnione. A no tak, bo my mieliśmy takie postanowienie noworoczne, pamiętam. O, wykonaj serenadę. Lucian? Co ty odwalasz? Gdzie ty jesteś, Lucian? Lucian, co ty ćpiesz? Jak wina w fazie. Jezus, ej, sorry, ten odcinek jest naprawdę jakąś żenadą. Dancina,
Chodź tutaj, bo mam coś nieogarniętego. Spróbuj naprawić, poskarż się administratorowi. A co on będziesz? Co ty będziesz rączki brudzić? Poskarżysz się. I pójdziesz sobie... robić te swoje rzeczy. Programuj. Nie hakowanie, tylko kontynuuj pisanie aplikacji. A Oliwce też by wypadało coś zrobić. No błagam was. A teraz Lucek przy kielichu. Lucek to jest po prostu najobłędniejszy kot na świecie. Widać, kto jest właścicielem. Patrz, Wi. Wi, Lucek. No identyczne. Lucian zgonuje. Dante, dupeczko. Poskarż się. Rzuć na to okiem, panie. A Oliwii musimy kupić instrument muzyczny, żeby miała na czym grać. Więc lecimy sobie teraz do trybu kupowania pokój dziecięcy. Nope, ale za to mamy tu gabinet i szukamy... Gitara akustyczna, to nie ty, to bardziej dla Wi. Ale Wi chyba miał gitarę? Ja nie pamiętam, rzucimy mu gitarę. Natomiast Oliwka, musisz mieć swoje skrzypce. Ja mam sentyment do Stradivariusa, więc te kopie Stradivariusa jej kupimy. Masz. W takiej białej wersji? Nie, no klasycznej bym wolała bardziej. Dobra, mogą być w sumie nawet niebieskie. A co? A niech ma. Zagraj koncert. A Wi, tu sobie doskonalisz swoje umiejętności. Są dziadostwa! Są dziadostwa, Wi! Eksterminacja. Halo? Programuj. Kontynuuj pisanie. Idź robić eksterminację. I ta eksterminacja źle mi brzmi bardzo. Jak to nie możesz? A ty, Underhand młody? Eksterminacja? Jak to nie możesz? Hej! Chyba, że pan nam już to zrobi. Jest taka ewentualność. Programuj. Aha, on nam hajs dał. Dobra, tylko ja chcę się pozbyć. Ja się chcę tego pozbyć. Czy ja jak wywalę te ściany, to ja się tego pozbędę? W jakiś tam sposób? Cholera wie, ale warto spróbować. Nie wiem, który raz każe mu tutaj programować. Hakowanie. Kontynuuj. Ty, Wi, idź zabić. Czekaj, nic nie musisz robić. Za ciebie zrobią. To ćwicz. Wszystko w porządku. Proszę do mnie zadzwonić dopiero za jakiś czas, dobrze? No ja mam nadzieję, że za jakiś czas, bo tak wywalać ściany non-stop to tak trochę średnio mi się widzi. Trochę hajsu na to tracę. Niech będzie. Czy Lucek prychałeś na nią? Czy mi się wydaje?
drzwi i musisz zdobyć dzisiaj punkt umiejętności. Nie ma opcji. Bardzo flirciarska serenada, muzyka trafiająca prosto do serca. Czyżby ktoś miał ochotę na różne dziwne rzeczy? Poznaj Sima o imieniu V. Nie, ty sobie hakujesz, więc nie. Ale ty możesz z V pogadać. Lucian ma problem. Ucałuj dłoń, opiewaj partnera, flirtuj. Przyjazne. Szykaj na wiatr. Rozmawiaj o najlepszym skrzypku. Dlaczego ona ma maczetę w wyposażeniu? Ja nigdzie z nią nie byłam. Maczeta. Nie, tak, a właśnie, byliśmy w Salwadoradzie. No tak, fakt. Stąd ta maczeta. Ale maczeta zawsze mi się będzie kojarzyć z Krakowem. Ale wam ładnie VIP przygrywa, nie wiem, czy będziecie to słyszeć. Postaram się go podgłośnić. Ale ma fajnie wokal ustawiony w kasie. No mógłby tak pogrywać, mógłby. Ale kochani, my będziemy kończyć już dzisiejszy odcinek. Pewnie będzie trochę krócej, jeżeli chodzi o gameplay, ale mamy 9-minutową cutscenę, więc też nie ma co przedłużać jakoś odcinka do niebotycznych rozmiarów. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Oczywiście zapraszam was na Facebooka, na Instagram, zapraszam was na pozostałe serie na moim kanale. Widzimy się za tydzień z kolejną cutsceną, z kolejnym odcinkiem pomyłek. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki dla tej serii, ponieważ naprawdę siedzę nad nią bardzo długo. Ona powstaje przez tydzień. I nie wiem, no może nie jest taki szczyt montażu i tego wszystkiego, ale zawsze robię to na tyle, na ile w danym momencie potrafię najlepiej. Więc wiecie. Mam nadzieję, że jest okej. Czemu ja ciągle mówię to mam nadzieję? Kurde, to jest taki denerwujący aspekt nagrywania, że zawsze są jakieś słowa, które non stop powtarzam od kiedy po prostu ten kanał istnieje. Fuck. No, dobra, dzięki. Trzymajcie się cieplutko. Cześć! Kindle Valve.